Mamy na tej planszy przepis na super tort, tort gigant, a właściwie nie tyle przepis, co listę składników. Powiedzmy, że organizujecie imprezę, zapraszacie gości i taki właśnie tort chcecie upiec. Ale jest to przepis na duży tort, taki, który wystarcza dla 32 osób. Ale zaproszonych gości jest tylko 16 osób. Jeżeli tak, to jak odmierzyć ilości składników, żeby upiec mniejszy tort, taki dla 16 osób? Ile powinno być każdego składnika? Jak przerobić tę listę? Zachęcam Was do zatrzymania teraz tego filmu i samodzielnego przemyślenia sprawy. No dobrze, na początek nazwijmy nasz tort ten, który chcemy upiec: mały, super gigant. I może przyszło już Wam do głowy, że jeżeli mamy skonstruować przepis na tort dwa razy mniejszy dla dwa razy mniejszej liczby osób, to każdego ze składników również powinniśmy zastosować dwa razy mniej. I jest to bardzo dobra metoda. Zamiast ośmiu jajek wystarczą nam cztery. Zamiast sześciu szklanek mąki w małym supergigancie będziemy mieli trzy szklanki mąki. Zamiast sześciu szklanek cukru, trzy szklanki. Dzielimy wszystkie liczby przez dwa. Zamiast dwóch kostek masła, jedna kostka masła. Zamiast 6 łyżeczek proszku do pieczenia, wystarczą 3. I na koniec, zamiast dwóch szklanek wody, jedna szklanka. Z tak obliczonych ilości składników na pewno wyjdzie dobry tort. Dokładnie tak przelicza się przepisy w praktyce. Ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pewną interesującą rzecz. Na pewne podobieństwo tych dwóch przepisów. Dużego dla 32 osób i mniejszego tylko dla 16 osób. Ta ciekawa rzecz... To stosunki, w tym przypadku stosunki pomiędzy składnikami, albo pomiędzy ilością danego składnika i liczbą gości w każdym z tych przepisów. Na przykład, w pierwszym przepisie na 8 jajek przypada 6 szklanek mąki. Zapiszmy to. Na każde 8 jajek mamy 6 szklanek mąki. Możemy też taką zależność wyrazić za pomocą właśnie stosunku, stosunku liczby jajek do ilości mąki, który wynosi 8 do 6. Taki stosunek interpretuje się właśnie w ten sposób, że na każde 8 jajek przypada 6 szklanek mąki. Można też w odwrotnej kolejności, ale wtedy musimy zamienić liczby i jednocześnie zamienić składniki, które te liczby opisują. Można powiedzieć, że na każde 6 szklanek mąki przypada 8 jajek. Wtedy powiemy, że stosunek ilości mąki do liczby jajek wynosi 6 do 8. Pamiętajcie, że kolejność ma znaczenie. 8 do 6 to stosunek liczby jajek do ilości mąki. Jajek do mąki, nie mąki do jajek. No dobrze, zastanówmy się teraz, jak wygląda ten sam stosunek w przypadku małego tortu. W małym torcie na każde 4 jajka mamy 3 szklanki mąki. Jaki będzie stosunek liczby jajek do ilości mąki? Będzie taki, że na każde 4 jajka przypadają 3 szklanki mąki. Czyli stosunek liczby jajek do ilości mąki wynosi 4 do 3. I wygląda na to, że te dwa stosunki są identyczne. To, że na każde 8 jajek przypada 6 szklanek mąki, oznacza to samo, co na każde 4 jajka przypadają 3 szklanki mąki. Jeżeli w pierwszym stosunku każdą z liczb podzielimy przez 2, to otrzymamy drugi stosunek. Możemy też powiedzieć, że dla każdego z tych tortów stosunek liczby jajek do ilości mąki. Wynosi 4 jajka na każde 3 szklanki mąki. Jest to prawda dla każdego z tych dwóch przepisów. Stosunek tych dwóch składników jest taki sam w obydwu przypadkach. Jeżeli w pierwszym przepisie mamy 8 jajek i wiemy, że na każde 4 jajka przypadają 3 szklanki mąki, to to oznacza, że musimy użyć 6 szklanek mąki. I dlatego właśnie stosunki przydają się w życiu, nie tylko w kuchni. W tym mniejszym przepisie Ilości wszystkich składników są inne niż dla dużego tortu: inna liczba jajek, inna ilość mąki, cukru, masła itd., ale stosunki pomiędzy ilościami poszczególnych składników są takie same w jednym i w drugim przepisie. I dlatego wielkość tortu będzie inna, będzie dwa razy mniejszy, ale będzie smakował tak samo, bo generalnie jest to ten sam tort, według tego samego przepisu tylko jego wielkość jest inna.